Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tak policzymy, nie licząc tej niedzieli, no to właściwie 4 dni roku szkolnego i rozdanie świadectw. To oceny chyba już wszystkie wystawione, prawda? W większości szkół pewnie rady pedagogiczne odbyły się albo się odbywają. Może jeszcze na początku przyszłego tygodnia niektóre mogą się odbywać. Ile świadectw w najbliższy piątek będzie rozdanych? Czyli ile uczniów kończy rok szkolny? We wszystkich typach szkół to będzie około 110 tysięcy świadectw ponad. W naszym regionie? Tak, w naszym regionie, w województwie opolskim. Mówimy tutaj o wszystkich szkołach, łącznie z policjalnymi, z publiczne, niepubliczne, no ale to jest rząd tej wielkości. Wspomniałam o tym, że oceny już pewnie wystawione, bo te świadectwa trzeba wypisać, ale to jest taki trudny tydzień chyba i dla nauczycieli, i dla uczniów, bo właściwie co tu robić, skoro już wszystkie oceny są wystawione? Tak, to jest zawsze ten koniec roku, to jest taki czas, który też budzi kontrowersje, bo właśnie chcielibyśmy, żeby w tej szkole było normalnie, ale jak już te stopnie są wystawione, to, no to widać, że już nie ma wtedy tej mobilizacji i w nauczycielach, i w uczniach. I, no i to tak czasem wygląda słabo, ale szkoły coraz lepiej sobie z tym radzą, bo organizują wtedy różne zajęcia ciekawe w formie konkursów rozmaitych, zabaw, są wycieczki. Jest okazja, żeby Dzień Sportu zorganizować spokojnie, żeby on już też nie był zaburzony przez takie wydarzenia, że uczeń musi coś jeszcze zdawać, poprawiać. Także no, taki czas też jest potrzebny. A jak można ten powoli mijający rok szkolny podsumować? No na pewno upływał pod znakiem wprowadzanej reformy systemu oświaty. No i ono, to głównie dotyczyło bardziej nauczycieli, dyrektorów, organy prowadzące. No sam uczeń w tym roku tego nie odczuł, prawda? Może tylko w takim sensie przyszłości. Natomiast więcej przygotowań z tym związanych, z więcej pracy z tym wprowadzeniem nowego systemu szkoleń nauczycieli, no to dotyczyło właśnie czy rodziców, czy nauczycieli, dyrektorów, organy prowadzące, bo one się musiały do tego przygotować. I z danych Kuratorium Oświaty wynika, że jaki jest stopień przygotowania do września 2017 roku, czyli do wprowadzenia tej reformy? W województwie opolskim wszystkie samorządy podjęły zarówno uchwały, które zakładały nową sieć szkolną, i później te uchwały ostateczne, które już miały uwzględniać również warunki, jeżeli one do tych wcześniejszych uchwał były zawarte, i wszystkie samorządy te uchwały również podjęły i te warunki zostały uwzględnione. I nie odnotowaliśmy żadnych działań, które byłyby niezgodne z prawem. Także wygląda na to, że województwo jest przygotowane do tego, żeby reforma mogła zafunkcjonować. Nauczyciele też są przygotowani do tego, żeby nową podstawę programową mogli zrealizować. Tutaj wspólnie z ośrodkami doskonalenia nauczycieli koordynator do spraw wdrażania podstawy programowej współpracował i wszyscy nauczyciele zostali taką formą doskonalenia szkolenia objęci. Z tego, co pan mówi, w dokumentach wszystko się zgadza, czyli na papierze jest dobrze, a czy Kuratorium Oświaty będzie sprawdzało faktycznie, jak to w szkołach wygląda? Czy na przykład klasa do nauki fizyki jest już przystosowana, czy są wszystkie pomoce naukowe gotowe i tak dalej, i tak dalej? Nawet w obecnej sytuacji nie wszędzie było tak, że te pracownie przedmiotowe były we wszystkich szkołach, bo one w procentach około 30 znajdowały się w gimnazjach, a w szkołach podstawowych to było około 18%, czyli stosunkowo niewiele. Oczywiście my sprawdzamy, jak jest realizowana podstawa programowa, prawda? Tutaj są różne możliwości. Także no, z tymi pracowniami może trzeba jeszcze
trochę w niektórych miejscach poczekać, natomiast oczywiście są też przewidywane środki finansowe na ten cel, tak jak i w tym roku były na doposażenie właśnie tych szkół, które się przekształcają, które muszą się dostosować do przyjęcia dzieci młodszych. I tam były środki na ten cel w rezerwie oświatowej. I z danych, które ministerstwo otrzymało, no tych pieniędzy zostało. Także, no, a na Opolszczyźnie ile zostało? Takich danych dokładnie nie mam, bo to nie za naszym pośrednictwem się odbywa. Czyli bezpośrednio do ministerstwa. Bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, tak. Się wnioskuje. I jeszcze można, rozumiem, skoro pieniędzy zostało, wnioskować o te... Tam są określone dotacje. Terminy, więc na niektóre zadania ten termin już minął. Na niektóre, tam zawsze jest kilka tych zadań wymienionych, na niektóre można aplikować i w przyszłym roku będzie podobnie. Natomiast te środki, które zostały, no, też będą zagospodarowane na cele oświatowe, na pewno na to. Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, odpoczynku często poza miejscem zamieszkania, czyli wszelkiego rodzaju kolonie i obozy. Kuratorium wtedy nie odpoczywa, bo państwo sprawdzają bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Jak w tym roku to będzie wyglądało? Co tak, będziecie sprawdzać? Rzeczywiście, my dalej, to tak pozornie wygląda, że szkoły nie ma, to jest spokój, ale jest wypoczynek. I, no i to jest też duże zadanie, które w naszym zakresie jest. Tego wypoczynku jest dosyć sporo. Oczywiście organizator musi zgłosić w wersji elektronicznej, która funkcjonuje już od ubiegłego roku, i w papierowej, czyli 21 dni przed rozpoczęciem organizator musi kolonie i obozy zgłosić, natomiast półkolonie 14 dni przed ich rozpoczęciem. I w tej chwili, na dzień dzisiejszy, mamy zarejestrowanych 340 form wypoczynku, a 234 jest oczekujących. Około 50% tych zgłoszeń jest odesłanych jeszcze do poprawy, do uzupełnienia różnych dokumentów. I ta rejestracja trochę teraz jest, no ta kolejka jest dosyć spora, jak widać, ponieważ no też jest taki okres, jest i koniec roku, jest bardzo dużo konkursów na dyrektorów, w których też uczestniczymy jako organy, i no, zaczynają się też już przygotowania do tych postępowań na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. To jest dosyć sporo zadań. No, będziemy sprawdzać, oczywiście jak zwykle będziemy jeździć, sprawdzać, jakie są warunki, czy są wszystkie wymagane pozwolenia, czy jest opinia Straży Pożarnej. Współpracujemy w tym zakresie oczywiście i ze Strażą Pożarną, i z sanepidem, i z innymi służbami, jeżeli jest taka potrzeba. I jeździmy, oglądamy te ośrodki. W tamtym roku też byłem zobaczyć, jak wygląda wypoczynek dzieci. Byłem w Głuchołazach, w Turawie, w Pokrzywnej. I stwierdzono, że? Nie, tam akurat było wszystko, jest okay. Tam jest wszystko w porządku, no, ale były też takie sytuacje, że trzeba było coś tam poprawiać, albo no, jakieś sytuacje, które, głosy, które otrzymywaliśmy od rodziców, że coś jest nie tak, były weryfikowane. No, dosyć spora grupa wizytatorów jeździ i kontroluje. No, bezpieczeństwo jest ważne, to jest najważniejsze, żebyśmy mieli jako rodzice pewność, że wszystko się odbywa tak, jak powinno, że są odpowiednie warunki. No i musimy nad tym czuwać. No, pewnie nie jesteśmy w stanie być wszędzie, ale... Ale rodzice zawsze mogą zadzwonić do kuratorium, tak. Jeśli mają wątpliwości, czy informacje o pewnych nieprawidłowościach w miejscu wypoczynku dzieci. Tak, no... Też się zdarza jakiś dziki wypoczynek, prawda? No to jeżeli ktoś też ma takie informacje, on ma podejrzenie, że ten wypoczynek jest niezgłoszony, to oczywiście też my bardzo chcemy, żeby takie zgłoszenia do nas trafiały, żeby nie miało miejsca takie zdarzenie. Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a już teraz dziękuję panu bardzo za wizytę w Radiu Pole. Państwa i moim gościem był Michał Usiek, opolski kurator oświaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.